Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy. Dzień dobry. Pani mecenas, dzisiaj porozmawiamy o podatku minimalnym i chciałam panią zapytać, co to jest ten podatek minimalny i są przyczyny, dla którego ten podatek minimalny został wprowadzony. Ja bym chciała, żeby pani powiedziała. Już tłumaczę, pani redaktor. To tak, minimalny podatek dochodowy to coś, co istnieje tak naprawdę w naszym systemie prawnym od 2022 roku. Wtedy ten podatek został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bo to tych podatników ten podatek będzie dotyczył, nie przysłowiowego Kowalskiego, tylko osób prawnych. Ale z uwagi na sytuację taką jeszcze po-covidową, na wojnę, jego stosowanie zostało zawieszone na jakiś czas. Niestety już 2024 to pierwszy rok, gdzie należy się z tym podatkiem liczyć i przede wszystkim jego wyliczyć. A kogo on będzie dotyczył, oprócz tego, że tych podatników podatku dochodowego i dlaczego, już tłumaczę. Będzie on dotyczył takich podmiotów, które, tak mówiąc obrazowo, albo ponoszą ciągłe straty, albo co prawda wykazują zysk, ale ten zysk jest bardzo niewielki. Ustawa mówi, że jeżeli udział dochodu w przychodach wynosi 2%, no to znaczy, że taki podatnik no, powinien być poddany pod ten minimalny podatek dochodowy. A podstawą do jego wprowadzenia jest to, że wiele podmiotów takich dużych, wyspecjalizowanych, bardzo profesjonalnych, korzystając z różnych mechanizmów, różnych furtek prawnych, które są dostępne, no, potrafi w taki sposób wykazać zysk, że nie płaci podatku bądź płaci go bardzo niski. Czyli po prostu optymalizuje się podatkowo przy wykorzystaniu różnych, na przykład takich usług niematerialnych, jakichś sposobów finansowań i w ten sposób, że tak powiem, uszczupla nam tutaj budżet Skarbu Państwa. Pani mecenas, czyli mówiąc obrazowo, na przykład supermarket ma ogromne obroty, a wykazuje mały zysk albo stratę. No i teraz to będzie wyglądało tak, że ten supermarket będzie musiał ten minimalny podatek zapłacić. Dokładnie tak jak pani redaktor mówi, o takie przypadki między innymi chodzi i tak takie podmioty będą jak gdyby na koniec dnia, na koniec roku dokładnie, będą musiały, że tak powiem, w sposób tak jak to opisano w ustawie, skalkulować sobie podstawę opodatkowania i ustalić w ogóle, czy są właśnie na takiej niskiej marży, tak? No bo strata no to rzecz prosta, natomiast jeżeli jakiś tam dochód jest, to trzeba tą marżowość wyliczyć i jeżeli jest ona zbyt niska, to trzeba będzie podatek zapłacić. Dobrze, to teraz powiedziała pani, że będą podmioty, które będą objęte tym obowiązkiem podatkowym. To jakie to są podmioty? To są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli na przykład spółki kapitałowe, komandytowe, to są podatnicy zagraniczni, jeżeli tutaj w Polsce prowadzą zakład podatkowy, to tak najprościej to skojarzyć z jakąś filią, jakimś oddziałem przedsiębiorstwa zagranicznego, jak również grupy kapitałowe, które no, są podatnikami tutaj w Polsce naszego podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Pani mecenas, dobrze, czy to będzie taki podatek płacony obok zwykłego podatku CIT? To znaczy, tak jakby tak, ale w zasadzie te podatki będą zaliczalne na siebie. Chodzi o to, żeby jak gdyby zapłacić podatek po prostu w Polsce i taka jest jak gdyby intencja tego podatku. Natomiast będzie można odliczyć ten podatek, jak gdyby będzie go można rozliczyć w pewnym sensie ze zwykłym podatkiem. Chodzi generalnie w tej idei o to, żeby te podmioty, które no, wykorzystując różne możliwości, unikają płacenia podatku, żeby go finalnie w końcu do budżetu państwa zapłaciły. No tak, są firmy zapewne, które unikają płacenia tego podatku, no ale czasami jest to na granicy tego prawa, czasami bezprawnie, ale też są firmy, które nie unikają.
No i czy będą takie firmy, które nie będą płacić tego podatku minimalnego? Świetnie, że pani redaktor o to zapytała, bo tak, jest duża grupa wyjątków. Tutaj jak gdyby ustawodawca rzeczywiście dostrzega, że są takie podmioty, które po prostu no, cechuje już z natury niska marżowość. Chociażby takie spółki komunalne, które dostarczają nam ciepło, dostarczają nam wodę, odbierają od nas ścieki. One mają zatwierdzone taryfy. To nie są podmioty, które są typowo nastawione na osiąganie zysku, tylko no, jest to realizacja zadań własnych gminy. To samo szpitale, tak? One mają wyższą ideę tutaj, żeby leczyć, a nie zachowywać się jak typowy przedsiębiorca. Więc takie podmioty są jak gdyby tutaj z mocy ustawy wyłączone od obowiązku podatkowego w tym podatku. Też podmiotów typu mali podatnicy, tacy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Oni są zwolnieni i w tym roku, w którym zaczęli, i przez kolejne dwa lata podatkowe. Też bez względu na to, jaki dochód osiągają te firmy, tak, które zaczynają, tak? Tak, to są wyłączenia podmiotowe, czy na przykład podmioty, które są w upadłości. No jeżeli było tak źle, że trzeba było ogłosić stan upadłości, no to jest oczywiste, że taki podmiot no, nie będzie wykazywał nie wiadomo jakich zysków, no bo w zasadzie kończy działalność i to z przyczyn ekonomicznych. Więc taka grupa podmiotów jest, wszystkie te z sektora bankowego, jak również też ustawodawca wyłączył tutaj takie proste podmioty o prostej konstrukcji, to znaczy tam, gdzie wspólnicy są w zasadzie podatnikami PIT, czyli takie no, osoby fizyczne, oczywiście fundacje, stowarzyszenia, te podmioty, które nie są nacechowane jak gdyby od samego początku, nie są nastawione na osiąganie zysków, tylko mają trochę inne cele, albo są na tyle niezłożone, że ustawodawca no, jak gdyby nie widzi tutaj zagrożeń w postaci uszczuplania budżetu państwa. Dobrze, no a firmy takie na przykład, no albo udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy, osoby fizyczne, czy to są też podatnicy, którzy są zwolnieni z tego podatku minimalnego? Znaczy tak, osoby fizyczne nie będą go płacić, bo są one mają obowiązki podatkowe w podatku od osób fizycznych, czyli w PIT-cie, a nie w CIT-cie. Natomiast jeżeli są w strukturze, jak gdyby na przykład jest powiedzmy spółka z o.o., która ma wspólników tylko w postaci osób fizycznych, ale ona też wykazuje powiedzmy stratę albo jest bardzo nisko marżowa, to ona nie będzie podlegała temu podatkowi, no bo ustawodawca uznał, że skoro jest prosta struktura, to nie są jak gdyby tworzone podmioty po to, żeby w pewnym sensie optymalizować się podatkowo, tak? No bo ten wspólnik tam na koniec dnia nam ten podatek PIT tak czy owak zapłaci, więc tutaj jak gdyby ustawodawca nie widział zagrożenia dla interesów Skarbu Państwa tych fiskalnych właśnie. Pani mecenas, to w takim razie teraz ta wysokość podatku minimalnego, ile ona wynosi? Będzie to 10% podstawy opodatkowania, tylko ona taka nie będzie do końca taka sama, jak mamy w podatku dochodowym, bo będzie się to troszkę inaczej liczyło. Podstawa opodatkowania będzie taka trzyskładnikowa. Po pierwsze, będzie trzeba ustalić jak gdyby procent przychodów tych operacyjnych. I tutaj sprawa prosta, bo to jest 1,5%. Później do tych 1,5% będziemy musieli doliczyć jak gdyby takie koszty finansowania dłużnego, typu jakieś płacone odsetki z pożyczek i tak dalej, jeżeli są transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, czyli na przykład w strukturach są te same osoby fizyczne, które są w różnych spółkach i tutaj dochodzi do jakichś, nie chcę powiedzieć, że manewrowania zyskiem, ale no do jakichś takich transakcji o charakterze na przykład pożyczkowym, tak, które powodują, że no wykazujemy jakąś stratę powiedzmy. I później jeszcze do tego będziemy musieli doliczyć koszty takich usług niematerialnych, które też są ponoszone na rzecz albo tych podmiotów powiązanych, albo takich z rajów podatkowych, jeżeli one tam przekroczą 3 miliony złotych. Niestety ten podatek nie jest bardzo łatwo wyliczalny, o czym świadczy chociażby fakt, że żeby sobie wyliczyć właściwie
te koszty finansowania, te koszty usług niematerialnych, to trzeba zastosować takie dość długie wzory, które znajdują się w przepisie ustawy. Więc tutaj akurat nie jest to prosty podatek. Skoro to jest taka nowa forma opodatkowania, to czy biura, czy firmy doradcze potrafią prawidłowo to wyliczać? To pewnie się tego dowiemy w 2025 roku. Na pewno prawda jest taka, że trzeba zacząć liczyć ten podatek. Oczywiście można przewidywać, czy osiągniemy stratę i tak dalej, ale tak naprawdę musimy najpierw zamknąć ten rok, żeby wiedzieć, jakie mamy na przykład te koszty tego finansowania dłużnego, tak? Czy w ogóle, bo też wiele przychodów i kosztów się nie wlicza w ogóle przy wyliczeniu tego podatku, tam jest pełna lista. Myślę, że nie będzie to super proste, ale oczywiście wykwalifikowane podmioty mam nadzieję, że sobie z tym poradzą. Natomiast nie będzie to super proste, to na pewno. A jak się ktoś pomyli, a to jest coś nowego, to jak to będzie wyglądać? Jak my będziemy wyglądać w oczach fiskusa? No to podejrzewam, że pewnie, jeżeli kontrola wykaże rzeczywiście, że ten podatek jest zaniżony, mówiąc krótko, no to musimy się liczyć z tym, że pewnie będziemy musieli zapłacić podatek wraz z odsetkami. Myślę, że w pierwszym roku stosowania to tutaj fiskus będzie łaskawy pod tym kątem, że nie będzie się tam dopatrywał jakichś celowych uszczupleń. Natomiast oczywiście tak jak zawsze, jeżeli zaniżymy podatek i to się okaże w wyniku jakiejś kontroli, chociażby właśnie wspomnianej, no to będzie trzeba wyrównać to, co powinniśmy zapłacić od samego początku, no i możemy się spodziewać odsetek. Jeszcze dopytam, bo mamy dzisiaj takie czasy, że darowizny to jest coś normalnego na cele różne, na przykład teraz mamy powodzian, darowujemy różne rzeczy, które bardzo są potrzebne. Jak to będzie odliczane? Czy to można odliczyć, nie można odliczyć? Czy my już coś wiemy na ten temat? To znaczy tak, jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kilku rzeczy. Rzeczywiście bardzo dziękuję, że Pani o to zapytała. I to są między innymi darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, czyli to, co może odliczyć każdy podatnik podatku CIT od tej podstawy opodatkowania, też w przypadku normalnego podatku, ale to też będą określone ulgi, które są wymienione w ustawie, za wyjątkiem ulgi na złe długi, czyli niestety nie będzie tutaj możliwości odliczenia tego, co można odliczyć od CIT-u, czyli jeżeli przez powiedzmy 90 dni kontrahent nam nie płaci, to mamy prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania, ale akurat w podatku minimalnym nie. Rozumiem, czyli jak ktoś nam nie zapłaci i nie będziemy się domagać tej zapłaty, gdybyśmy chcieli tutaj tą ulgę zastosować w tym podatku minimalnym, to tu w tym przypadku nie możemy tego zrobić. Niestety nie, ustawodawca nam tego zabronił. Dobrze, to proszę mi powiedzieć jeszcze, bo są jeszcze jakieś odliczenia, na przykład na koszty, których nie stosuje się przy obliczaniu rentowności dla celów minimalnego podatku dochodowego. To jakie to są przychody? Właśnie nie doliczamy określonych kosztów i przychodów, dlatego że ustawodawca tak uznał, trudno tu dyskutować, ale między innymi na przykład chodzi o odpisy amortyzacyjne, czyli na przykład chodzi o to, że jeżeli firma dość dużo inwestuje, no to wiadomo, że wykazuje ten zysk w danym momencie mniejszy, tak? No bo wkłada tą zarobioną przysłowiową złotówkę w jakiś sprzęt, w jakieś budynki i tak dalej. Więc w tym momencie tego nie uwzględniamy przy wyliczaniu właśnie tego, czy osiągnęliśmy stratę, czy mamy zbyt małą marżę. Generalnie też koszty ponoszone na rzecz leasingodawcy, czyli znowu jak inwestujemy w coś, co używamy w firmie, to ustawodawca to dostrzega i mówi, nie płacicie podatku, prawda, ale inwestujecie, więc to się ceni i tego nie wliczacie. Czyli ten leasing tutaj będzie korzystną formą. Tak. Bo to chodzi po prostu o to, żeby jeżeli firmy inwestują, to to jest to rzecz oczywista, że przejściowo jest gorzej na wyniku finansowym, tak? Widzimy
że na przykład firma inwestuje, więc dobrze, niech się rozwija oczywiście. Nie jest to jak gdyby unikanie podatku klasyczne dla ustawodawcy, tak? A jak gdyby istotą tego podatku minimalnego jest właśnie to, żeby firmę, która na przykład stać na wykwalifikowanych doradców, tak, no nie wykorzystywały co prawda istniejących w systemie prawnym i w pewnym sensie dozwolonych mechanizmów, no ale nie wykorzystywały ich po to, żeby ten podatek zaniżać, czy też go w ogóle nie płacić. Dobrze, a jest jeszcze coś takiego, zbywamy wierzytelność, no na przykład na rzecz firmy faktoringowej. Ten faktoring jest dość popularny ostatnio. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o odliczenia? To również tego jak gdyby nie uwzględniamy. To jest też jedna z takich przesłanek, gdzie ustawodawca nam jak gdyby no, pozwala w ten sposób działać. No i teraz ta kalkulacja podatku minimalnego, jak to wygląda? No to właśnie już troszkę o tym wspomniałam, że najpierw sobie ustalamy, ile my mamy tych, jakie mamy przychody, te, które właśnie wliczamy do podatku i mnożymy przez 1,5%. I to jest jak gdyby ta najprostsza kwestia. Później doliczamy te koszty finansowania dłużnego, które ponosimy na rzecz podmiotów ze sobą powiązanych w określonej tam nadwyżce. Do tego właśnie trzeba zastosować ten skomplikowany wzór. Ta nadwyżka wynosi 30% tam takiego wskaźnika ekonomicznego. Ja może nie będę już w takie bardzo technikalia tutaj wchodzić. Doliczamy koszty usług niematerialnych, które ponosimy, jakieś na przykład usługi doradcze, powiedzmy, na rzecz też właśnie podmiotów powiązanych z nami, czy takie, które mają siedziby w tych rajach podatkowych, gdzie opodatkowanie jest znacznie korzystniejsze. I na koniec odliczamy od podstawy opodatkowania na przykład to, o co pani redaktor pytała, czyli na przykład te darowizny, jakieś tam ulgi, które są przewidziane w ustawie i w ten sposób mamy wyliczony podatek. I tutaj jeszcze powiem o jednej rzeczy, żeby to jak gdyby w trakcie naszej rozmowy nie uciekło, że jest też taka możliwość, żeby sobie podatnik życie uprościł. I to jak gdyby nie jest żaden obowiązek, a tylko wybór podatnika, żeby po prostu nie musiał angażować, nie wiem, na przykład swoich służb księgowych do liczenia tego podatku i tak dalej, to on może sobie wybrać wersję fakultatywną i może jak gdyby przyjąć do opodatkowania tylko 3% przychodów tych swoich operacyjnych, bez konieczności doliczania tych innych kosztów finansowania, tych usług doradczych i tak dalej. Ale to tylko wybór podatnika. Jeżeli jemu jest tak prościej czy korzystniej, to ustawa mu na to pozwala. Pani mecenas, proszę mi powiedzieć, bo możemy odliczyć podatek minimalny od podatku CIT, tak? Tak. Każdy może to zrobić? Tak, jeżeli oczywiście ma co od czego odliczyć, to tak, jest taka możliwość, żeby później przez 3 lata podatkowe, które następują bezpośrednio po tym roku, w którym zapłaciliśmy podatek, aby odliczyć, tak. Czy to można powiedzieć, że to na temat tego podatku minimalnego wszystko pani mecenas powiedziała, czy warto byłoby jakąś konkluzję tutaj zrobić? Myślę, że te najważniejsze rzeczy sobie wymieniłyśmy. Tak jak mówię, taki katalog podmiotów wyłączonych jest dość spory, także większość polskich podatników, myślę, nie musi się tak naprawdę obawiać bardzo tego podatku. No proszę pamiętać, że jest to pierwszy rok, za którego liczymy i że do końca marca tak naprawdę kolejnego roku podatkowego, jeżeli jesteśmy zobowiązani do jego zapłaty, no to musimy się z tym liczyć. Czy można powiedzieć pani mecenas, że firmy, no są pewne branże, które właśnie charakteryzują się niską dochodowością lub okresowymi stratami i to właśnie one będą objęte w szczególności właśnie tym podatkiem minimalnym, to te transportowe, nieruchomości, przemysłu przetwórstwa, handlu hurtowego, detalicznego, budowlanego?
To znaczy, jeżeli nie znajdują się w katalogu wyłączeń, no to niestety muszą się z podatkiem liczyć, bo ten katalog jest jak gdyby zamknięty tych wyłączeń, więc jeżeli się nie odnajdą w odpowiednim ustępie artykułu 24CA podatku dochodowego od osób prawnych, bo to ten przepis reguluje ten podatek, no to niestety tutaj no na brak konieczności zapłaty tego podatku nie będą mogły liczyć i będą musiały skalkulować, to, czy podlegają pod to opodatkowanie, ewentualnie podatek zapłacić. Pani mecenas, no i jeszcze to jedno pytanie, bo podatnicy zapłacą podatek minimalny po raz pierwszy w którym roku? W 2025 do końca marca, jak gdyby za 2024 rok. Bo tak jak żeśmy sobie na początku powiedziały, podatek został wprowadzony w 2022 roku, tam bodajże w październiku ustawą, ale został zawieszony na 2023 rok. Także mamy pierwszy rok tego podatku. I mamy brak zapowiedzi, że obowiązki związane z podatkiem minimalnym zostaną po raz kolejny zmienione czy złagodzone. Nic takiego nie ma miejsca. Nic takiego. Wiele osób na to liczyło, ale no nie widać ku temu żadnych przesłanek, żeby tak miało się stać. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była pani Katarzyna Siwiec, radca prawny, doradca podatkowy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.